Caroline Derpiński nie wychodzi z domu, jak ma na sobie mniej niż 50 tysięcy dolarów. Caroline Derpiński, pochodząca z Białegostoku szlachcianka Herbus Le Povron, uznala, że nie wystarcza jej, podobno świetnie rozwijająca się, kariera w Miami i postanowiła podbić polski show biznes. 22-latka, która w wywiadach opowiada, że własna matka jej nienawidzi, a starszy o 35 lat narzeczony miliarder znęcał się nad nią i ponizal. Ale po zaryczynach od razu mu przeszło, o, najbardziej podnieca szacowaniem wartości swoich stylizacji. W rozmowie z Pomponikiem potwierdziła posiadanie daru zapamiętywania treści metek. Jak wyjaśnila, to i umiejętność dodawania esa jej niezbędne do podjęcia decyzji, czy w ogóle wyjść na miasto. Nie wychodzę z domu, jak mam na sobie mniej niż 50 tysięcy dolarów. Przede wszystkim jest to mój sposób bycia. Ja, jeżeli na przykład lezę w taniej piżamie w lusku, czuję się źle, dosłownie jak jakiś Karol z Podmostu. Moje samopoczucie zależy od tego, jak jęzą tam się przemieszczam, co mam na sobie i jaka mam torebkę. Zwłaszcza w Stanach wyznacznikiem. Esa torebki u kobiet, więc nie oszukujmy się. Jest to dla mnie ważne. Trudno się dziwić, że przy takich poglądach Carolina jest zachwycona Donaldem Trumpem, który zbudował swoją karierę na epatowaniu bogactwem. Zwłaszcza, że przecież znaje się osobiście. Carolina gościła w willi Trumpa, gdzie wyglosiła nawet parę słów. Z szacunku do niego nie można powiedzieć, że się kolegujemy. Wyglosiłam przemówienie w jego willi w Mar-a-Lago i wspieralam jego kandydaturę. Moje przemówienie dotyczyło wsparcia młodych osób, które rozwijają swoją karierę w social mediach. To wygląda tak, że podjeżdżasz autem do jego willi. Tam dosłownie 20 ochroniarzy przeszukuje torebkę. Czy nie masz ostrych narzędzi ani broni? Następnie musisz podać swoje IT, że ty to ty i patrzec. Czy jesteś na liście? Stoliki są już ponumerowane, zasiadamy na swoim miejscu i czekamy na Donalda. Donald Trump jest bardzo serdeczny, wita się z gośćmi. Następnie goście wcześniej własnie wytypowani mają prawo głosu wypowiedzieć się na jego temat. Byłam wytypowana i miałam prawo głosu, tak zanim wystąpiłam i opowiedziałam o wpływie młodych ludzi. Ponieważ nie oszukujmy się, większość ludzi w Stanach, to esa ludzie młodzi, którzy pójdą głosować. Rozmowa Caroliny z Pomponikiem, stala się, czemu trudno się dziwić, biorąc pod uwagę jej wypowiedzi. Wiralem. Cóż, oprócz fascynacji bogactwem, kwotami na matkach i Donaldem Trumpem. Derpiński, jak się okazuje, zachwyca się też autami marki Ferrari. Jak wyznala, zastanawiała się nawet nad kupnem używanego Ferrari Donalda Trumpa. Co byłoby dla niej podwójnym splendorem, ale spóźnila się i już sprzedał komu innemu. Na dodatek nie wszystkie zdjęcia, jakie zrobiła na terenie posiadłości Trumpa. Ochrona byłego prezydenta pozwoliła jej opublikować. Security widziało, że trzymam telefon, ponieważ chciałam uwiecznić to i pokazać mojemu tacie, który jest zwolennikiem Donalda i niestety musiałam schować telefon. Ale opublikowałam bardzo dużo wideo. Jak chodzi po ogrodzie, także jak wrócę teraz do Miami, dostanę zaproszenie do Mar-a-Lago. To na pewno spędzimy fajnie czas. Moim zdaniem większe wrażenie robi w telewizji, kiedy ma ten swój samoopalacz na twarzy i garnitur, a tak jak chodzi po swoim ogrodzie i w czepeczce w t-shircie. To po prostu czułam się przy nim bardzo swojsko. Caroline ujawniła także, co robi z pieniędzmi. Jak przyznała, bliska jest jej regula, by nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku. Pierwsza złota zasada: ludzi biznesu nigdy nie mieli jednego konta w jednym banku. Ja swój milion, jak wszyscy wiemy, osiągnęłam już dawno, ale mam po prostu wiele kont. Najbiedniejsze konto. 3 miliony dolarów. Staram się nie trzymać za dużo pieniędzy, ponieważ wolę po prostu inwestować, bo dzięki temu też czerpię dochód co miesiąc. Derpiński nie ukrywa, że ma kiepskie zdanie na temat ludzi mniej zaradnych finansowo od niej.
Na słabo zarabiających mężczyzn ma nawet specjalny sposób. Powiem szczerze, za to powinno się tepić. Uważam, że facet jest po to, żeby mieć ambicje w życiu. Trzeba mieć ambicje w życiu i starać się pracować nad sobą. Chodzić na różne kursy. Doszkalać się, żeby jednak ta stawka rosła. Jeżeli facet nie pracuje, to po prostu się obija i... Nie wiem, czeka, aż mamusia da pieniądze dla mnie, tacy faceci jest, a nie mescy. Dosłownie wziąć za habety, kopa i na budowę. Czy epatowanie bogactwem jest dobrym sposobem na podbicie polskiego show biznesu? Wiele celebrytek już na tym poległo. Żeby wymienić choćby żony Hollywood, żonę Miami i Justynę Gradek, nie wspominając o Stanie Tymińskim. Caroline wydaje się powtarzać wszystkie ich bledy.